Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do mojej kuchni. Jest lato, a latem, kiedy są upały, a ponoć idzie nowa fala upałów, to ja bardzo lubię chłodniki, różnego rodzaju chłodniki. I będę chciała kilka takich chłodników zrobić, takie jakie ja lubię akurat, być może i Wam zasmakują. Ale dzisiaj zaczniemy robić chłodnik, taki wydaje mi się najbardziej popularny tutaj u nas w Polsce i taki najbardziej lubiany. Mówię tutaj o chłodniku z botwinką. Ja bardzo lubię akurat ten gotowany na botwince chłodnik. Jest on bardzo dobry, jest taki, wiecie, ma piękny kolor, jest fantastyczny. Ale do wykonania takiego chłodnika będzie nam potrzebne oczywiście botwinka. Ja tutaj już, jak widzicie, mam podzielone liście, podzielone łodyżki i buraczki, osobno pokrojone. Ja umyłam oczywiście botwinkę bardzo dokładnie i podzieliłam sobie tak, żeby móc osobno pokroić, dlatego że te części twarde, buraczki, te łodyżki, one gotują się trochę dłużej niż liście. Liście będziemy dodawać na samym końcu i dlatego ja aż w trzech miseczkach mam to przygotowane. Jako bazę do tego wszystkiego będziemy dodawali kefir, jogurt. Ja mam tutaj, nie mam jogurtu, ale jogurt bardzo dobrze idzie do botwinki, bo ja mam maślankę akurat i kefir. Natomiast jeżeli macie jogurt, jeżeli macie jakąś śmietankę, albo właśnie takie, wiecie, czasami zostają w lodówce resztki takich różnych rzeczy, typu właśnie jogurt, jakaś trochę śmietanki, trochę kefiru czy maślanki i to wszystko jak zmieszamy razem jest naprawdę bardzo dobre i świetnie współgra i ja zawsze jak robię taki chłodnik, to w zasadzie właśnie patrzę z nabiału, co tam mam, żeby dodać do tej botwinki i wcale aż tak mocno tych przepisów się nie trzymam, ale dzisiaj mam tutaj kefir. A z kefirem jest tak, że on jest dosyć, wiecie, kwaśny i tu ja już zawsze bym tak radziła Wam, żebyście troszeczkę spróbowali i zobaczyli, czy on jest kwaśny mocno, czy nie, żeby tutaj już sobie odpowiednio te smaki dobrać tak, jak lubimy. Mamy jeszcze jajka, mamy jako dodatki oczywiście szczypior, mamy ogórek świeży, rzodkiewkę mamy, koperek świeży. No i ja tutaj położyłam dwa ząbki czosnku, a czy dam dwa, czy jeden, to wszystko zobaczę, ile mi tego chłodnika wyjdzie i wtedy będziemy dodawali czosnek. Ja bardzo lubię czosnek, a jeżeli Wy nie lubicie, nie musicie dodawać czosnku. No i oczywiście cytrynę mam do zakwaszenia, jak będziemy gotować botwinkę, dlatego, że nie chciałabym, żeby botwinka straciła kolor, dlatego będziemy ją gotować. Pod koniec gotowania dodamy, zakwasimy ją po prostu. Zaczynamy robić nasz chłodnik. Nasz chłodnik zaczniemy od gotowania botwinki, dlatego, że chcę ugotować, tutaj jest gdzieś około szklanka, może półtora szklanki, tak na oko dałam wodę i dałam tutaj troszeczkę wegety i mamy tutaj nasze buraczki i łodyżki. Będziemy teraz gotowali, dlatego że to po ugotowaniu taka botwinka musi nam po prostu przestygnąć i żeby nie marnować czasu, to w międzyczasie jak będziemy sobie przygotowywać i zobaczcie, to mniej więcej tyle wody, jakbyś tu pokazał, że ona jest, słuchajcie, ona ma być taka dosyć gęsta tutaj. Wody nie dajemy dużo, dlatego że musimy pamiętać, że będziemy dodawali kefir i będziemy dodawali maślankę, a chcemy, żeby to było takie dosyć gęste i pożywne. Także my tutaj mamy już, nam zacznie się gotować, a my sobie zaczniemy, będziemy obierali, słuchajcie, ogórka. Przygotujemy sobie oczywiście
rzodkiewkę, a teraz zaczniemy od obrania ogórka. Słuchajcie, są różne szkoły. Oglądałam kiedyś taki film na YouTube, pani Magda Gessler była przeciwnikiem ścierania ogórka czy rzodkiewki, była przeciwnikiem ścierania na tarce i uważała, że powinno się kroić. Ja akurat, słuchajcie, każdy robi jak uważa. Mnie akurat odpowiada to, że ogórek jest starty i ja daję wtedy tą wodę, daję ten smak, po prostu przenika do tej botwinki. Natomiast jeżeli lubicie tak, żeby bardziej było czuć ten ogórek, no to po prostu możecie sobie kroić w słupki. Dlaczego ja robię na tarce? Dlatego, że słuchajcie, jak są upały, a wtedy najczęściej, słuchajcie, robimy chłodniki, no dlatego, że chłodnik, on jest bardzo, mało pracy wymaga od nas, bo w zasadzie jedyną taką rzeczą to jest w tym momencie ugotowanie botwinki. Natomiast cała reszta to jest tylko po prostu dodanie składników, mieszanie i nic więcej nie trzeba robić. Także to, co Wam wspominałam, że wtedy mnie się nie chce, jak jest upał, robić, kroić, no bo najczęściej jestem po prostu tym upałem zmęczona i dlatego lubię wtedy szybciutko to zetrzeć, a smaki i tak przejdą do tego chłodnika, więc będzie wszystko fantastycznie czuć. Ale tak jak wspominałam, jeżeli jesteście z tego teamu, że jednak nie, powinny być pokrojone czy w słupki i lubicie poczuć taką chrupkość tych ogórków czy chrupkość rzodkiewki, dlaczego nie? Każdy robi tak, jak lubi i jak preferuje. Już nam się tutaj zaczynają buraczki gotować, ale ja nie chcę, żeby one się mocno gotowały. Słuchajcie, one mają tylko leciutko się wrzeć, bo jak będą mocno się gotować, to będzie po prostu będą traciły kolor. Także one leciutko tylko mają wrzeć się. Ja już będę sobie tarkować ogórki. Sprzątnę trochę. Rzodkiewkę starłam na tarce i dwa ogórki również starłam na tarce, a tutaj drugi, jeszcze trzeci ogórek, a nie drugi, słuchajcie, na tej mandolinie starłam i ona takie słupki fajne trze. I tak jak mówię, jeżeli robicie na tej tarce o grubych oczkach, ten ogórek więcej wody puszcza i wtedy cały ten smak idzie do botwinki. Natomiast jeżeli lubicie poczuć taką chrupkość, to polecam Wam takie właśnie w taką żulienkę pokrojenie ogórka i również jak macie taką większą rzodkiewkę, również w takie słupki można pokroić. Tutaj nam gotuje się botwinka, buraczki i łodyżki. Gotują się już tak myślę około 10 minut i w tej chwili dodam liście, dlatego że zaraz liście nam, słuchajcie, szybciutko dojdą, bo liście dużo krócej się gotują. I teraz dodam pod koniec, no myślę, tak się zastanawiam, czy jeszcze wody troszeczkę nie dodać, ale zaraz zobaczę, bo może nie. I teraz nie trzeba wody, już widzę, bo liście oczywiście bardzo szybko, no tak jak szpinak, szybciutko maleją. I teraz dodam pod koniec gotowania, żeby zachować kolor, troszeczkę dodamy soku z cytryny. Soku z cytryny. I teraz będziemy jeszcze tak parę minutek, żeby również liście nam zmiękły, a tak jak mówię, to jest bardzo szybki proces. My w tej chwili
mamy starte ogórki i zajmiemy się po prostu, jeszcze mam tu szczypiorek, więc troszeczkę skroimy szczypiorku, skroimy zaraz koperek. Och, jak ja lubię, jak to wszystko tak fajnie szeleści, świeżutkie jest. Szczypiorek różnie dodają, niektórzy dodają do środka, niektórzy już dają na talerz szczypiorek. To jest tak, jak mówię, wiele, wiele zależy od tego, jak lubicie. Jeżeli chodzi o koper, to koper, oczywiście on, chyba go nie myłam, więc ja go muszę umyć. Bardzo Was przepraszam, zapomniałam umyć koper. Bardzo dokładnie myjemy. To jest akurat, wiem, bo to kupowałam od pani, która z działki miała ten koper. Akurat mi się tak udało, bo nie wiem jak u Was, ale u nas już jest tak, że również na rynku niestety już są sprzedawane rzeczy, które może tak ten koper troszeczkę wykorzystam do czego innego. A w tej chwili na taką ilość bot tego chłodnika, myślę, że taki cały pęczek szczypiorku to powinien być, bo wtedy dopiero nadaje, jak czujemy ten ogórek, jak mamy ten koper. Słuchajcie, ten zapach jest po prostu... Ja uwielbiam zapach kopru, ja uwielbiam mrozić koper, dlatego że no... Dla mnie to jest po prostu już od razu, ja widzę te młode ziemniaczki, już wszystko, ten zapach jest naprawdę fantastyczny. Mamy wszystko pokrojone, mamy wszystko przygotowane. Teraz tylko poczekamy, aż nam się tutaj, a myślę, że to już jeszcze spróbujemy to, ale myślę, że nie, bo to już jest, teraz odstawimy do przestygnięcia. Poczekamy, jak nam botwinka, te buraczki, to wszystko przestygnie i będziemy już tylko mieszać nasze poszczególne składniki i to dopiero będzie frajda i zobaczycie, jaki pyszny będzie chłodnik. Ja oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, zachęcam Was do lajkowania, do komentowania. No i oczywiście przede wszystkim zachęcam Was do tego, żebyście wtedy, kiedy jest upał, robili sobie tego typu posiłki, które nie dość, że Was ochłodzą, nadadzą Wam takiej świeżości. Ten posiłek będzie też przez to, że użyjemy kopru, ogórka, to słuchajcie, taka świeżość będzie w tych potrawach, a przede wszystkim wtedy, kiedy jesteście zmęczeni i nie chce Wam się robić, a upały potrafią męczyć, to po prostu warto jest robić posiłki, które nie wymagają od nas dużo pracy, a jednocześnie są pyszne i pożywne. Także na razie czekamy, aż nam się botwinka przestudzi. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić Sherlocka, który mi dzisiaj dzielnie towarzyszy. Jest to pies Kornela i Agi i przyjechał w odwiedziny do mnie, tak? Przyjechali. I moje śliczności, pokażę Wam jeszcze, jak wyjechałam z nim na spacer, jak on fajnie jeździ w samochodzie, jak on fajnie siedzi. No oczywiście łazi oczywiście po całym mieszkaniu i nie chce tak za bardzo ze mną gotować, tym bardziej, że dzisiaj nie ma tutaj żadnej mięsnej wkładki, to wiecie, to on nie chce. Moja botwinka już przestygła. Ja ją przelałam do miski i wstawiłam do wody. Do wody, słuchajcie, i dałam nawet trochę kostek lodu, żeby szybciej przestygła. Ale to głównie na potrzeby filmu. Natomiast, słuchajcie, Wy nie musicie tego robić. Możecie sobie dzień wcześniej ugotować taką botwinkę albo spokojnie poczekać, kiedy Wam przestygnie. Ja już ją tutaj dałam do wazy i teraz będziemy, nie wiem czy ta waza nie będzie za mała, ale mam nadzieję, że nie, ponieważ będziemy dokładali wszystkie dodatki i w lodówce trzymam kefir, maślankę, no i będziemy, słuchajcie, wszystkie składniki nasze łączyć, damy tutaj w tej chwili maślankę.
Och, będzie tego dużo, słuchajcie. No ale to fajnie. O. Połączymy. Ja zobaczę, czy w ogóle będę dawała ten kefir, wiecie. Bo jak dodam tutaj pozostałe składniki, żeby nawet tej gęstości nadać. Och, zobaczcie. Wszystko pachnie. To mogła być troszeczkę większa ta waza, ale nie mam większej wazy. I tak jak mówię, ja tutaj chcę elegancko, żeby było na potrzeby filmu, żebyście widzieli. Aczkolwiek rzeczywiście tak robię w tej wazie. O, wymieszam wszystko. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy chcieliby napisać, że głaskałam psa, a potem w kuchni coś robię, to umyłam ręce, wyszorowałam ręce i dalej kontynuuję gotowanie. Dobrze, i teraz damy kopru, dużo kopru damy. Zostawię tam jeszcze koperek. No i ja dodam tutaj garść kopru. Nie kopru, tylko cebulki. Wszystko mi się, zobaczcie, myli szczypiorek. Operator się śmieje, że ja znowu nie zamiast szczypior mówię cebulka. No ale słuchajcie, to co mówimy. O jeden, jak pachnie, że taki. O, widzicie, to chyba był zły pomysł od razu w tej. Nie polecam Wam, jak macie taką małą wazę. To jednak lepiej jest zamieszać w dużym garnku. Łatwiejsza swoboda jest mieszania, a tak widzicie, co się narobiło. Także nie, 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 nie. O, ach, Boże, pachnie. Zaraz weźmiemy łyżkę, będziemy próbować. Ja chyba jednak sobie to przeleję. No i widzicie, tak to jest w trakcie robienia. Wychodzą pewne rzeczy, na przykład takie, że do tej ilości ta waza jest za mała, a ja nie wiem, może jednak dodam jeszcze troszeczkę tego. Tak, jeszcze będziemy doprawiać wszystko. I przelejemy. Tak się zastanawiam, gdzie, żeby jednak. Bo ja zrobiłam trochę więcej, dlatego że przyjechała moja młodzież i będziemy, wiem co zrobię. Słuchajcie, dam do dużej miski szklanej i wtedy będziemy mogli wymieszać i będzie to lepiej i wy będziecie bardzo ładnie widzieli, a ja to wszystko przeleję. Ale oczywiście Wam nie polecam i chyba zrobię to poza kamerą, bo się będę stresować i pochlapię. Słuchajcie, jak przelałam to do miski, także widzicie, chciałam, żeby było prościej, szybciej, ale to się pewnych rzeczy nie da. I dodałam jednak kefir. Dodam pozostałą część teraz tutaj tego szczypioru, bo już teraz mam miejsce, to mogę śmiało dodać. A, czasami tak wychodzi. I teraz musimy posolić naszą botwinkę, doprawić jeszcze solą. Musimy uważać, zawsze lepiej potem dosypać soli. Damy pieprzu. Przeciśniemy czosnek przez praskę. No i ja oczywiście dodaję cukier, mam cukier brązowy akurat, ale to nie ma większego znaczenia akurat, czy brązowy, czy inny. Ja lubię, słuchajcie, jak botwinka jest, ta chłodnik jest słodki, ja lubię. Ale Wy oczywiście zawsze, jeżeli chodzi o takie doprawianie czy dodawanie czosnku, to po prostu ja sobie dam taką łyżkę, to jest akurat mała łyżeczka, ale zobaczę. I zaraz jeszcze do tego wyciśniemy czosnek i oczywiście spróbujemy. Ja dzisiaj będę chciała taki chłodnik podać do
z ziemniakami smażonymi, młode ziemniaczki smażone. Słuchajcie, też oglądałam niedawno taki program. To chyba było na kanale, Boże, jak ta babcia? Mądra babcia, aha. Mądra babcia i ona właśnie tam wspominała również, że no niestety te ziemniaki, które tak lubimy smażone, okazuje się, że jednak wcale nie są aż takie zdrowe. No ale przy tej okazji, ponieważ ja rzadko jem smażone ziemniaki, a bardzo lubię takie smażone ziemniaki do chłodnika, więc myślę sobie, że teraz to słuchajcie, te badania, ten przebieg informacji. Ja już czasami mówię, że można już od tego nadmiaru informacji, czasami słuchajcie, można już zwariować, co jest dobre, co niedobre, co nam szkodzi, a co nie. Przecież co chwilę mamy jakieś różne komunikaty, które są bardzo często sprzeczne z tymi z naszą wiedzą, którą do tej pory mieliśmy. Także ja już po prostu mówię, wychodzi, że życie jest niezdrowe. Wychodzi, że życie jest niezdrowe. Ja dałam tutaj jeden ząbek czosnku, to jest taki dosyć duży ząbek czosnku, więc to już sobie dajecie do według własnego uznania. Taki chłodnik, zaraz ja jeszcze spróbuję, czy on jest dobry, tylko niech się tutaj wszystko nam rozpuści, bo to już jest wszystko zimne. Zimne jest, zimna była maślanka, zimny był kefir, także to jest generalnie już zimne i tutaj botwinka była przestudzona w wodzie z lodem, po to, żeby to szybko nam przestygło. Najlepiej jest taką botwinkę sobie zrobić albo rano, żeby chłodnik, przepraszam, nie botwinkę, bo patrzę na botwinkę i dlatego mi się myli. Słuchajcie, chłodnik sobie zrobić rano i możemy wtedy podawać na obiad, albo możemy sobie zrobić wieczorem i też mamy na drugi dzień. Ona świetnie się, taki chłodnik świetnie przechowuje się w lodówce. Także będziemy próbować. I zobaczymy, czy tu jeszcze czegoś nie trzeba. Pycha. Troszeczkę soli. Jeszcze troszeczkę soli. Pyszny, jest naprawdę już pyszny. Bardzo Wam polecam serdecznie, żebyście w okresie wtedy, kiedy Wam się nie chce gotować i jest gorąco, naprawdę taki chłodnik smakuje wybornie. Ja tutaj tego cukru jeszcze trochę dodam, bo tak jak wspominałam, lubię chłodnik. Słuchajcie, oczywiście w tej chwili jak patrzycie u mnie w kuchni, no to tu się zrobił bałagan, bo musicie pamiętać, żeby sobie albo taki garnek czy emaliowany, czy właśnie taką miskę, żeby sobie wziąć i wymieszać gdzieś solidnie i wtedy dopiero przelać do wazy. A ponieważ ja jeszcze tutaj młodzieży na drogę dam do słoiczka, to mamy, będzie do słoiczka i dla mnie na wazę. No dobra. Ja swój chłodnik daję teraz do lodówki i poczekam tak przynajmniej kilka godzin, żeby on się dobrze schłodził. Ja może nawet tyle nie będę musiała czekać, bo tak jak mówiłam i oczywiście dla Was będzie to moment, a dla mnie będzie to trwało 2-3 godziny. Po schłodzeniu takiego chłodnika podsmażę sobie ziemniaczki, będziemy próbować, czy wyszedł wspaniały. Nasz chłodnik postał już 2-3 godziny w lodówce, jest zimny i taka temperatura poniżej 14 stopni jest taką optymalną temperaturą dla tego typu chłodników. Więc jak trzymamy w lodówce, w której jest zazwyczaj tam 6-7 stopni, to wtedy on najlepiej smakuje. Ja oczywiście nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Tak jak wspominałam, ja podaję z ziemniakami, to są młode ziemniaki, ugotowane były w mundurkach, obrane ze skórki, aczkolwiek wiem, że są osoby, które bardzo lubią ziemniaki właśnie z tą skórką i również można tak jeść, ja bardzo tak lubię i to mi też smakuje.
I ja sobie zajadam ciepłe ziemniaki z zimnym chłodnikiem. I ja osobiście bardzo lubię ten kontrast ciepłego z zimnym. Pamiętam, mama też mi robiła takie potrawy, ale dobra, to innym razem wam opowiem. A teraz spróbujemy. Jest naprawdę pyszny. Jest pyszny. Do tego, słuchajcie, podsmażone ziemniaczki, super. Bardzo dobre. Słuchajcie, będziemy kończyć nasz film, dlatego że tu, jak zwykle, mój operator już się nie może doczekać, kiedy nogami przebiera, kiedy on będzie mógł spróbować ślinkę łyka. Szkoda, że go nie widzicie teraz. Także do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.